Okej, tak więc witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony. Kanał Czas to Pieniądz, czyli zarabianie w internecie i tak dalej, i tak dalej. No, więc dzisiaj nawiążemy znowu do marketingu afiliacyjnego. Wytłumaczę wam wszystkim, co to jest. Tutaj w tym odcinku też o tym gadałem, ale niektórzy powiedzieli, że nie zrozumieli mnie dokładnie, więc dzisiaj postaram się jakoś to właśnie tak zwięźle i bardziej na temat opowiedzieć wam. Tak mniej więcej, więc znowu będziemy korzystać właśnie z jakiejś tam polskiej strony sieci afiliacyjnej i jeśli już chcecie zarabiać, to tam w opisie jest podany tam link do rejestracji, więc możecie sobie wejść i tam się zarejestrować i już po tym filmiku możecie spróbować tutaj coś zarobić. Tak więc, jak widzicie, ja już tutaj wypłaciłem pieniądze sobie. Ostatnio nie działam tutaj, bo to są te takie statystyki i wykresy wszystkie, więc jak widzicie, no niestety tutaj jeszcze nie działam, ale mam też zamiar zacząć działać, ale wypłaciłem sobie 63 zł. Przyszło mi to na PayPal i normalnie może gdzieś tutaj ewentualnie pokażę, że ja mam te pieniądze na PayPalu. Tutaj też już mam jakieś takie do wypłaty, więc tutaj jakby wszystko tak powoli działa, no ale ja generalnie tutaj jeszcze nic nie robię. Więc po pierwsze tak, ile tutaj można zarobić? Tutaj zależy właśnie od tego, jak dużo pracy w to włożycie. Poza tym właśnie tutaj mogę pokazać, że już jest tutaj czat na tej jakby stronie i widzicie, że tutaj ludzie nawet po 80 zł, 90 zł zarobili i to jest o 12. O 12 generalnie, więc to było rano tego samego dnia, co jest teraz, dzisiaj nagrywam. I teraz wejdziemy sobie znowu do tego niesamowitego kalkulatora i zobaczymy, ile to wyjdzie. 96 zł podzielić na 8 godzin typowej pracy. I zobaczcie, i to jakby w teorii ziomek niby pracował za 12 zł na godzinę, a praktycznie zaraz wam wytłumaczę, na czym polega marketing afiliacyjny i wytłumaczę wam, że w afiliacji chodzi o to, że wykonam jakąś pracę i potem możemy nic nie robić i nam te pieniądze na przykład będą przychodzić same. Tak więc po pierwsze, marketing afiliacyjny jest to coś takiego, że po prostu polecacie jakiś produkt, jakąś grę, obojętnie, co to może być, nawet nie wiem, jakiś... No dużo jest pomysłów i tutaj jak wejdziemy sobie w kampanię, to zobaczymy, co można polecać. Tak więc tutaj po pierwsze możemy sobie polecać coś, jakieś takie suplementy, kosmetyki, żywność, diety, różne nawet ubrania, buty, prezenty, jakieś biznesowe rzeczy, kredyty, jakieś sprzęty AGD i teraz w rozrywce to sobie e-booki, muzyka, jakieś transmisje sportowe dla dorosłych, no co wiecie, o co to chodzi mniej więcej, już nie będę nawet mówił, jakieś tam rzeczy ogrodowe, usługi jakieś internetowe właśnie, szkolenia tym bardziej, to też jest fajne do polecenia, sport hazardowy, więc tego jest masakrycznie duże, duże jak widzicie, tutaj są te liczby, więc one są mega duże. I teraz musicie znaleźć coś dla siebie po pierwsze. Najlepiej jest, o widzicie, tu jest w sumie lista dostępnych kampanii, więc macie do wyboru 1558 pozycji, więc to jest mega dużo i myślę, że każdy tutaj znajdzie coś dla siebie. I teraz podam wam taki przykład, bo to zależy od was, co byście chcieli robić. Tak więc na przykład jesteście sportowcami, interesujecie się sportem i teraz uznajecie, że dobra, że trzeba się chyba podzielić tą informacją, no inaczej, chcecie po prostu zarobić na tym, skoro to jest wasza pasja, to tym bardziej to jest łatwiej spieniężyć, tak więc już jesteście na przykład wysportowani, znacie się na tym, to na przykład wystarczy właśnie promować jakieś suplementy, więc teraz sobie wejdziemy w jakieś sporty, tylko muszę to znaleźć, chyba że wpiszę sport, o jest, transmisja sportowa, ale to nie jest to, ale widzieliśmy tutaj przed chwilą jakieś suplementy właśnie, dieta jakaś do polecenia, więc no zobaczcie, wchodzimy sobie w suplementy. Jak widzicie, tutaj, no, a tutaj są jakieś takie plus 18 rzeczy, no ale dobra, no jak większość chodziło mi o takie suplementy właśnie diety, czy coś takiego, więc jak widzicie tutaj na przykład jest, o, tutaj, za 115 zł taki suplement i teraz chodzi o to, że wy dostajecie, znaczy nie, to jest prowizja, którą wy uzyskacie za reklamę tego suplementu, więc jeśli zaprosicie 10 osób do tego, żeby zakupiły te suplementy i one by właśnie kupiły te suplementy, to wy dostajecie właśnie 10 razy 115, to wychodzi już ponad 1000 zł, więc myślę, że to jest naprawdę mega spoko pomysł, żeby takie coś polecać. Oczywiście też są różne rzeczy, które nie wymagają na przykład tego, żeby coś kupić. Zaraz wam też do tego wszystkiego, no zaraz to do tego dojdę i wam pokażę mniej więcej, ale na razie właśnie tutaj na przykładzie takiego sportowca. Czyli musicie jakby pozyskać osoby, które by chciały kupić coś takiego, więc
na przykład stworzycie sobie jakiś kanał na YouTubie, gdzie pokazujecie właśnie jak tam ćwiczycie i tak dalej i potem mówicie, że korzystacie na przykład z tych suplementów, albo tym bardziej, że wy możecie na przykład jakieś takie niby darmowe konsultacje z tobą czy coś takiego określić i wtedy wy po prostu powiecie, że wy na przykład z tego korzystacie i fajnie jakby taka osoba, która ćwiczy też jakby z nich, no to dużo jest opcji do zachęcenia. Można po prostu w ogóle tylko link jakby wstawić, bo tutaj chodzi o to, że właśnie takie kampanie polegają na tym, że wy dostajecie taki specjalny link i wy go umieszczacie w necie. Jeśli ktoś z tego właśnie linku wejdzie w tą jakby rzecz, na przykład w te suplementy i kupi te suplementy, to wtedy wy dostajecie tą prowizję w wysokości 115 zł. No, więc tak, myślę, że to jest zrozumiałe, co wytłumaczyłem. No i teraz przejdziemy właśnie do czegoś na przykład takiej CPL i tutaj są te rzeczy do dorosłych, więc nieważne, weźmiemy sobie jeszcze polecane, żeby to ładniej wyglądało, a tutaj też tym bardziej rzeczy dla dorosłych. Dobrze, to może wejdziemy, o na przykład tutaj jest rok Netflixa i tutaj to jest takie mniej właśnie takie dziwne, albo jakieś pampersy, to też takie wygląda miłe. Zobaczcie, tutaj jest format CPL i wy na przykład dostaniecie 3 zł za to, że ktoś po prostu wypełni, tutaj jak widzicie, prowizja jest za wypełnienie formularza prawdziwymi danymi, zwłaszcza poprawnym adresem e-mail i numerem telefonu. No, czyli tutaj na przykład, tak samo ja z tego w ogóle kiedyś korzystałem, jak widzicie tutaj, ja reklamowałem ten jakby konkurs czy coś takiego na rok Netflixa za darmo, i dzięki temu zarobiłem 6 zł. Nie miałem dużo wizyt, no ale tutaj właśnie jak widzicie dwie osoby jakby podały w końcu te numer telefonu i tak dalej. No i tam i ten mail chyba, co nie? Czekajcie, prowizję wypełnienie formularza, powiedzmy, no zwłaszcza poprawnym e-mailem i numerem telefonu i dzięki temu ja zarobiłem 6 zł za dwie osoby. No więc to też jest taka fajna dodatkowa opcja. Więc tutaj jak widzicie jest dużo opcji właśnie, jak mówię, do reklamowania. Tutaj w pampersach jest tak samo, tylko nie wiem, aha, że w ogóle można wygrać roczny zapas pieluch. No to nie wiem, możecie właśnie sobie reklamować na przykład takie konkursy i wtedy wy będziecie na tym zarabiać. Też jest to taka fajna opcja według mnie. I chciałem jeszcze wam pokazać fajną kampanię, tylko muszę jeszcze raz wejść w te kampanie wszystkie z grami, bo one też mają dosyć duże, więc sobie wpiszemy gry. Proszę bardzo, wyjmiemy sobie tutaj na przykład takie gry. Ja chciałem znaleźć takie dosyć bardziej przyjazne. To weźmiemy sobie jeszcze tutaj, można wybrać konkretny kraj, więc my weźmiemy akurat Polskę. Polska. Jest tutaj 500 gier w ogóle jakiś. I tutaj widzicie też są formaty CPL, czyli na przykład zobaczcie. Znajdziemy sobie tutaj na przykład, o, tu jest na przykład polskie i to ma złotówkę. Więc my sobie albo takie 2 złote, to jest na przykład wyżej. Więc sobie weźmiemy, tylko to jest to. A, to chyba nie są gry dla dorosłych, co nie? No dobra. Czyli widzicie, tutaj możecie reklamować jakąś grę, nie mam pojęcia co to jest, ale jak widzicie, jeśli osoba założy konto i potwierdzi adres mail, to wy od razu dostaniecie jakby właśnie te 2 złote za to, że ktoś się zarejestrował w grze. Więc to jest według mnie też taka fajna opcja. I teraz przejdziemy właśnie do takich wyższych rzeczy. No to tutaj jest na przykład taka gra, jakiś War Thunder, nie wiem czy to dobrze czytam. Ale tutaj też widzicie, 5 zł nawet za rejestrację dostaniemy. Z czego ja chyba w ogóle w jakiejś grze tutaj chyba byłem, co nie? Nie, chyba tutaj nie mam. A tutaj miałem. Tu miałem właśnie, że już jakby dołączyłem do tej kampanii, więc generalnie właśnie mogę ją polecać. Więc żeby w ogóle dołączyć do tej kampanii, to wystarczy, nie wiem, czekajcie, weźmiemy tutaj sprawdź swój unikalny adres URL. I tutaj w ogóle już miałem jakieś takie, tutaj się wybiera jakby źródła ruchu, czyli trzeba dodać jakieś źródło ruchu, czyli my na przykład sobie dodamy, jak widzicie, jakąś stronę internetową, aplikację mobilną, social media. Więc no nie wiem, no niestety ja nie mam tutaj takiego jakiegoś kanału związanego z grami, ale to działa na takiej zasadzie, że właśnie sobie weźmiemy social media, na przykład chcemy to reklamować na YouTubie, czy teraz szukamy, o tu jest YouTube. I teraz wpiszemy sobie URL kanału, czyli tutaj podajemy właśnie ten nasz link do kanału. To ja sobie właśnie niby skopiuję. O, tu mam dużo jakichś kanałów. I teraz wybierzemy kategorię niesamowitą. I tutaj możemy właśnie wybrać, na jakiej kategorii jest wasz kanał. Tutaj oczywiście może być jakaś aplikacja, mobilna baza mailingowa,
czyli to jest jakby taka lista mailowa ogólnie. Na forum też możecie sobie coś wstawiać, jakaś strona, tutaj jest dużo, dużo naprawdę bardzo, bardzo dużo jakby źródeł ruchu, które można sobie wybrać. I tutaj jakąś tam, no na przykład listę subskrypcji, tutaj w ogóle czy są treści od 18 lat, więc nie wiem. A niestety chyba takiego kanału nie mam. No i tutaj to chyba nawet w ogóle możemy z forum nie swoje wstawiać z tego, co ja kojarzę, że po prostu to będzie pokazywało, że my to reklamujemy. I wtedy jak my dodamy to źródło ruchu, to wtedy wybieramy je tutaj. I tutaj ja coś kiedyś chyba pisałem, będę grał w tą grę i zachęcę do rejestracji. Na przykład takie coś w ogóle starczy wam. Potem admin to zatwierdzi i wtedy wy możecie już to reklamować. I na takiej zasadzie to działa. No, tak więc dodam jeszcze wam, że wtedy, jeśli wy na przykład wykonacie jakiś taki filmik promujący, obojętnie co, na przykład jakąś grę, więc teraz sobie znowu wyjdziemy, żeby wam jeszcze tak uzmysłowić, jak to działa. Mamy na przykład już plan na gry, więc ja jeszcze raz sobie wezmę tutaj w gry, chociaż... A nie, już tam nie miałem, dobra. To sobie weźmiemy gry, wpiszemy, znajdziemy sobie. Czyli na przykład chcecie zostać graczem niesamowitym, ziomeczkiem, który będzie grał, to szukacie jakieś gry. Z tego co widziałem, to aha, bo tu jest za dużo takich tych polskich, więc my sobie będziemy, nie wiem, nagrywać gry po polsku. No to sobie weźmiemy po polsku i zobaczymy, które gry dają nam dosyć dużo pieniędzy, więc zobaczcie, zobaczcie, szukamy sobie tego tutaj na przykład. Weźmiemy sobie tutaj tą grę, weźmiemy sobie tą grę i tą grę na przykład. I my mamy pomysł właśnie, żeby polecać gry i zobaczę, co jeszcze tutaj może jest. Tu jest za 2 złote, o. Tutaj jest jeszcze jakaś fajna, tylko że tutaj jest za CPA, to jeszcze wam wytłumaczę, o co tu chodzi, więc na razie to jakby wszystko, co my chcemy. Tutaj zobaczcie, tutaj ja też mam jakby ten program i tutaj dołączyłem do niego, ale go nie promowałem. I teraz tak, tu jest CPA ogólnie, czyli tutaj jakby trzeba coś zrobić i zobaczymy sobie tutaj. Tutaj jakby prowizja jest za wynagrodzenie za aktywnych użytkowników, czyli nie tylko, żeby zrobić sobie jakby tutaj konto na tym, tylko jeszcze jakby ci użytkownicy muszą wchodzić w tą grę. Czyli ewentualnie, właśnie jak według mnie tak uważam, stajemy youtuberami. I youtuberzy właśnie nagrywamy z tej gry i z tej gry na przykład. I teraz jeśli właśnie wy będziecie grać w tą grę i tam właśnie w opisie pod swoim filmikiem wstawicie na przykład tutaj zachęcamy do rejestracji na tej grze, to jeśli taka osoba właśnie w to wejdzie i się zarejestruje, to wy już dostajecie właśnie te 5 zł i to jest fajna opcja. No i to jak widzicie, rejestracja, jakby ta prowizja to jest właśnie tutaj zarejestrowanie się w tej grze, potwierdzenie maila i zalogowanie się do gry. I wtedy wy dostajecie te pieniądze jakby na konto już. To jest tak samo chyba, a za pierwsze zalogowanie się do gry po rejestracji konta, więc to tak podobnie też działa. No i to tyle, więc jak widzicie tutaj ogólnie, w tym jest coś innego, bo to jest inny typ CPA, ale CPL jest właśnie według mnie najłatwiejszy, że tutaj po prostu dostajecie kasę, że ktoś się zarejestruje i ta osoba właśnie nie musi za nic płacić, tym bardziej i po prostu może się tutaj zalogować, pograć sobie w tą grę, a wy na tym zarobicie. A tutaj właśnie chyba w Polsce, zaraz zobaczymy, tutaj, bo tu są jakby różne stawki. Zaraz PL, nie mogę znaleźć, to sobie po prostu wpiszę. PL. O, nie, tutaj wszystko wyskakuje z tym wynagrodzenie. A tu jest w Polsce, dobrze. Więc tutaj jakby, jeśli ktoś byłby aktywnym użytkownikiem w tej grze World of Tanks, no to jest dosyć znana ta gra, więc raczej większość kojarzy, to oni na przykład, to znaczy wy dostaniecie te 10 zł. No, ale według mnie najprościej nawet byłoby te dwie gry reklamować, bo jeśli tutaj właśnie osoba jakby się zarejestruje z waszego linku, no to niekoniecznie dostaniecie te pieniądze, bo ona musi być aktywna. A jak nie będzie aktywna, to lipa. No, więc tak myślę, że tutaj wytłumaczyłem jeszcze lepiej niż przednio, jak możecie na tym zarabiać, na przykładzie właśnie gier, ale właśnie jeśli macie jakiś inny pomysł, zobaczcie. Teraz sobie zobaczymy jakieś takie dosyć duże kampanie, czyli myślę, że w kredytach, o zobaczcie, tutaj nawet można uzyskać za kryptowaluty 8000 zł w ogóle. Jakieś takie biznesowe rzeczy, to ma pewnie duże stawki, więc sobie zaraz pokażę biznes. Proszę bardzo, platformy inwestycyjne. Zobaczymy sobie, jak co oni oferują. Aha, tylko mi się to nie wyświetla.
A, bo tutaj nacisnę jakieś cod. No i zobaczcie, i tutaj w ogóle jakieś bitcoiny, kryptowaluty, czyli wy w ogóle możecie polecić sobie jednej osobie w ogóle i tutaj ona coś musi wpłacić pewnie, bo nie wiem dokładnie o co tu chodzi, ale tu jest właśnie CPA, czyli ta osoba też musi coś tutaj zrobić, ale dla przykładu właśnie tutaj w Polsce możecie dostać 900 zł za to, że tutaj osoba jakby skorzysta z tego waszego linku i zaraz zobaczymy, co ona by musiała zrobić. Założenie konta, a i wpłata depozytu. I tu w ogóle chyba, aha, wymagany depozyt, czyli jakby ktoś wpłacił do tej platformy minimum te 942 zł, to wy dostajecie 980. No więc tutaj jest taka różnica, że tutaj jednak jest troszeczkę trudniej, żeby uzyskać tą prowizję, ale to na pewno jest możliwe właśnie. Jak widzicie, tutaj już są właśnie jakieś tysiące w ogóle, więc tutaj już większe te stawki są w takich biznesach różnych. Nie wiem, sobie weźmiemy kredyty jakieś, zaraz zobaczymy kredyty. Kredytach też, no na 37-80 zł, więc tutaj już też troszeczkę wyższe stawki, tutaj 360, więc naprawdę jeśli tutaj ktoś umie, no teraz możemy zobaczyć na przykład jeszcze jakieś inne rzeczy, ale już myślę, że jakby wszyscy rozumiecie, o co chodzi, więc nie wiem, weźmiemy sobie jakiś sprzęt komputerowy, bo tutaj nie wchodziłem. O, tu możecie sobie reklamować, a tutaj są prowizje w procentach, czyli jeśli osoba pewnie się zarejestruje z waszego linku, to wy dostajecie właśnie ileś tam konkretną ilość procent, ile ta osoba wyda na tym koncie. No więc według mnie to też jest jakby spoko pomysł, ale no myślę, że właśnie lepiej według mnie ogólnie reklamować tutaj takie rzeczy, że jakby nie są te procenty ze sprzedaży, tylko od razu jakieś takie gotowe liczby. Czyli zobaczcie, tutaj jest jakaś taka, jest tutaj jakieś śmieszne szkolenie i tutaj można uzyskać, tylko nie wiem, czy tu jest polskie, no bo tu są jakby te inne kraje z tego, co widzę. A Francja, więc nie widzę tego chyba. No ale różne szkolenia, aha, bo ja tutaj zaznaczyłem sprzęt komputerowy, a chciałem same szkolenia. To możemy jeszcze sobie weźmiemy jakieś poradniki, zobaczymy, co tu jest. No tutaj też są jakby procenty ze sprzedaży, o tutaj na przykład, więc no można tutaj znaleźć wszystko. Możemy nawet sobie posprzedawać jakieś meble, zwierzęta nawet. Więc tutaj myślę, że znajdziemy wszyscy coś dla siebie. Tak więc ja myślę, że wam już tutaj mniej więcej pokazałem, jak to działa, a ja już się z wami żegnam, tak więc do zobaczenia, trzymajcie się, no i cześć.